20:30 Kołczan zjął ciujki i po krótkiej modlitwie nastąpił wymarsz. Ruszyli w wyznaczonych grupach w kierunku nasypu kolejowego. Minęli szosę, była ciemna, bezksiężycowa noc. Powoli, w ciszy, zbliżali się. Czujki przeszły na drugą stronę toru. Oddział ubezpieczenia zajął swoje stanowiska w lesie. Jeden z żołnierzy plutonu, Symbor, był pracownikiem na kolei. Zajął pozycję obserwacyjną, miał dać znać alfabetem Morsa o zbliżaniu się właściwego pociągu pospiesznego. W tym czasie grupa minerska pod dowództwem Lolka szybko i sprawnie zakładała ładunki wybuchowe na torach. Ich praca była przerywana parokrotnie. Musieli chować się w lesie z powodu przejeżdżającego patrolu banszuców na Drezynie albo pociągu pancernego patrolującego tory w kierunku Urli. Przygotowano dwie miny, po 6 ładunków każda. W sumie ponad kilogram plastyku i 2 kostki trotylu. Obie miny były rozstawione od siebie na odległość 100 metrów. Miały być zdetonowane elektrycznie. Zabezpieczeniem były zapalniki mechaniczne z przywiązanym sznurkiem. Jedzie! Jedzie! Lokomotywa leży na boku, sycząc ciężką parą. Wagony ze zgrzytem powbijane w siebie. Większa część powywracana, niektóre spiętrzone. Dwa płoną. Kołczan daje znak grupom ataku, aby ostrzelały pociąg. Chłopcy podbiegają, wrzucają plastiki do środka, które wybuchają w wagonach raz po raz. Dwa RKM-y pracują na skrzydłach, reszta także ostrzeliwuje hitlerowców ze swojej broni. Cały pociąg oświetlony jest łuną palących się wagonów. Słychać krzyki. Z ostatniego wagonu, który trafem losu stał się niewykolejony, nieprzyjaciel puścił snop reflektorów szperaczy i rozpoczął się ostrzał z karabinu maszynowego. Pluton grup szturmowych poszedł do odskoku. Czy to jest